Teraz to najpierw trzeba skręcić, kurde, razem na dole. A potem będziemy widzieć. Ja wiem, że tego nie widzicie, ale mnie czas goni, bo kurde, już się ciemno robi zaraz. Teraz mam taką jedną ucięto, którą przedtem odciąłem. Ta się tu idealnie sprawdzi. O! Jak już miałem, kurde, gwint nacięty. Pięknie. Z tyłu wyszła, ale to potem usiekł fleksom. Dobra. Jedna moment, jeszcze mam dwie śrubki, kurde, i tego, to ta druga jeszcze przykręcimy. Tu siadamy ta belka. Potem wam to pokażę. Dobra, kończymy nagrywanie, bo już ciemno. Tu jest pomiędzy to wsadzono i przyłapano pleksa. Są otwory wywiercone. Te śruby jeszcze będą usiekane, te co wystają. Tu i tu. Tu jeszcze kawałek dotna, bo mi z tej długi jeszcze dwa kawałki zostaną. Jak na pół przetna, to będę miał. Tam mam cztery mniejsze kawałki. Raz, dwa, trzy, cztery. I tam też przyjdą tak samo. A to się usiekło na pół. I ta wstawka się zrobi tu i tu się przykręci. I to już jest troszkę stabilniejsze. Jak będzie ziemią przysypane z jednej i z drugiej strony, to będzie naturalnie stabilne. Chodziło o to, żeby te dechy nie dotykały tej ziemi. Wiecie, o co chodzi? Tu i tak będzie folia i tak dalej, ale żeby nie ciągły wilgoci. Teraz to tak trochę przyłożę tutaj na ten papier, kurde, tak idą, ten karton. No i pomaluję do klamorstwa. Jak mi siły starczy, ale już chyba, kurde, jest noc, pomału się ciemno robi, także nie wiem, czy to dzisiaj ogarnę. W razie czego żegnam się z wami. Na razie, ciao, ciao. Jeszcze zapomniałem zapalić, zapomniałem się piwa napić. Za dużo szumu.